Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Rizenie. Zastanawiam się tylko, czy mogę tak zrobić, jak myślę, ale chyba jednak nie. Chyba muszę tą statuetkę wyjąć. Oczywiście, czym? Telekinezą. To mi się wydaje, tak, to jest po pierwsze króla. I to się pewnie zamknie przede mną, ta brama. Teraz, dokładnie. Lol. Nie wiem, dlaczego przeczuwałem, że tak się może zrobić. To się tak może stać. To idziemy powoli, no kurczę, co mogę zrobić innego? A się tutaj do przodu, ale to jest po pierwsze króla, to jest zupełnie inna już świątynia, ja wam mówię. Popiołak, super. Dobra, będę się z nim bił jak popiołak. Z popiołakiem, czyli transformacja. Ale są tutaj dwa popiołaki po prostu. A nie no, pokonałem się, pokonałem bez problemu raczej. Są popiołaki już, nie tam nie umarły dziadostwa, prawda? Nie wiem, jak mam tamte drzwi tam otworzyć, tamtą kratę drugą, nie? No cóż, może tutaj będzie odpowiedź właśnie, wiem. Coś. Można mieć jakaś odpowiednia dźwignia do tego. Zobaczymy jeszcze. Ale jeśli musimy uporać z tymi popiołakami, które cholernie hałasują przy okazji. Prawie tak jak harpie w gotikach. Przede wszystkim w jedynce. Właśnie zawsze jak trafię na harpie, nawet teraz w Wiedźminie, to ja już słyszę, wiecie, ten jazd po prostu tych harpi z gotika jedynki. A, masakra. W sumie chyba w dwójce brzmiało tak samo. Ja nie jestem pewien w 100%, chociaż ja akurat tego. Więc nie chcesz gadać głupot. Jestem ciekaw, jak kto to w ogóle nagrywał ten dźwięk harpy. I kto tą osobę do tego zmusił. Myślałem, że już padłem prawie. Więc ja myślałem, że padłem właśnie. Te patrzę, to jeszcze mam trochę HP, ale... Znaczy nie są to ciężkie walki z tymi popiołakami, tylko że jak widzicie, jako popiołak mimo wszystko tracę strasznie to HP. Dobra, ale tak, teraz się już wracamy, tak. Wiem, bardzo prawidłowo po polsku. Teraz wracamy już do naszej normalnej postaci. Piąteczkę jakąś chętnie wypiję. I lecimy tutaj, tam już nic nie ma, więc to jest jedyna rzecz, którą możemy tutaj jeszcze zrobić, czyli otworzyć tę inkaustowaną skrzynię. Inkrustowaną chyba to była, nie inkaustowaną. Dwa... Przepraszam, kurczę. Nie. That wasn't it. Yes. Dobra. Teraz działało. O, przemiana w popiołaka. O! Przemiana w popiołaka, heh. Na cholerę ja tutaj przychodziłem, co? Zmarnowałem zwój, żeby dostać ten sam zwój. Super. Po prostu wspaniale. A to jest zupełnie inna świątynia i to jest też świątynia z tym, tylko że tutaj mam już piersi króla, a nie piersi jaszczura jak wcześniej. Tylko gdzie tutaj może być dźwignia, czy coś tego typu? Ja tu widzę to, ale nie mogę tego otworzyć za Chiny. Nie wiem nawet jak. Chyba, że tam u góry jak to zrobiłem. Wiecie co, zapiszę sobie w tym miejscu. Tak totalnie zapiszę. Prawda? Zapisz. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Gdzie to jest to? A, daleko on to, więc niestety już tego nie zrobię. Ale zastanawiam się, czy to mi przypadkiem nie zamknęło bramy to u góry, że tam tym kołobratem zrobiłem tak, a nie inaczej. Nie wiem, czy to przypadkiem nie zamknęło właśnie tej bramy, bo tam słyszałem, że coś tam chrupało, ale nie wiem w jaki sposób. Chyba, że... Właśnie telekineza znowu coś zadziała, co? Byłoby super. Korzeń many jedynie, ty widzę. To już nic w okolicy. Tutaj również. Jak i również tutaj. Jest absolutnie puściutko. Chyba, że to jest jednak dalsza część tamtej świątyni, o której mówiłem. Ale to by było zbyt głupie, wiecie co? Nie, zrobię inaczej. Pójdę rzeczywiście tam. Na zewnątrz, użyję lewitacji. No trudno, zmarnuję tą lewitację. Ale spróbuję się tutaj dostać. A z tą lewitacją to nie mam pojęcia, co zrobię potem. No kurczę, nie wiem po prostu, jak się mam tam dostać dalej. Na razie staram się obmyślić jakiś plan. No nie sprawdzałem tego na necie jednak, ostatecznie. Stwierdziłem, że to by było nie fair troszeczkę. Troszeczkę nawet bym powiedział, że bardzo. Ja oczywiście nie mam jak nawet tam dojść, na tą drugą stronę chyba. Chociaż może.
nie mam jak po prostu. Muszę użyć lewitacji tutaj w tym miejscu. Nie. Ja mam to szczęście po prostu, naprawdę. Mam masę szczęścia. Jak się okaże, że to... A, się zacięło się. It's jammed. A, bo to mi otwierało tylko most, no tak. Do dupy zrobiłem. Co ja mam stąd z tym zrobić niby? Czekajcie. Nie, tak, odczytaj. Ja nie mam pojęcia absolutnie. No zdobyłem ten król, ale to nie jest to samo w ogóle. W ogóle właśnie muszę zobaczyć opis tego. Opis. Opis tego. Tego. Tu. Zachodnia jaskini wulkanie, a my byliśmy we wschodniej, czy to jest zupełnie inna jaskinia. To oczywiście wszystko porobione. Wezmę sobie oczywiście tego włócznika tutaj. Ale jak ja mam się tam do cholery dosyć dalej? Nie, dlaczego te zagadki są albo dla mnie za trudne, albo nie wiem, co ja robię tej źle w nich wszystkich. Nie. Tutaj coś, no nie, no tutaj na pewno nic nie ma, jak już widzę. Przecież, że to jest dzielostwo. Czy są jednak dwie świątynie w wulkanie? Tylko jak mam się dostać do środka i jednej i drugiej. Tam powiedzmy, że użyję lewitacji. Nie, no lewitacji będę musiał użyć tutaj. To był jeszcze właśnie korzeń many, który miałem zabrać. A tutaj jest ten! Jejku! Nie, to są ołtarze. Cholera, jak mam się tam dostać niby? No do jasnej ciasnej. Pomocy. Czekajcie, spojrzę tak, czy tam nie ma jakichś przycisków czy czegoś. Ja nie widzę absolutnie nic. Nie wiem. Inkrustowana skrzynia. Nie wiem, dlaczego mówię zawsze inkaustowana. Inkrustowana skrzynia. Cholera. Czekajcie, wiecie co? Jednak zrobię to tak, że ja idę spojrzeć na to na necie. O nie. O, ludzie, którzy grali w jedne gry dłużej niż ja i śmieją się, że przechodzą to za pierwszym razem. Super! Nie znam rozkładów wrogów, ale i tak będę się śmiał z kogoś... znam grę na pamięć i tak będę się śmiał z kogoś, kto przechodził ją pierwszy raz po 13 latach. Czy tam po iluś. Po 10. Aha. Czekajcie, chyba już ogarniam, o co chodzi. Okej. Okay. To jest tarcza i hełm, dlatego. Dobra, trochę już więcej rozumiem. A to co jest? A to jest po prostu tarcza. Dobra, a przemiana włodzika może mi jednak rzeczywiście coś dać. A ja jestem głupi. Nie pomyślałem o tym w ten sposób, że ta przemiana włodzika może rzeczywiście zadziałać. Tylko, że mamy ich na tyle. No, mamy spokojnie. Mam nadzieję, że to zadziała tutaj rzeczywiście. Nie, dupa. Nie mogę tędy przejść. No do chuja wafla. Panie łodziku. Ej, do dupy, ja nie mam pojęcia, jak mam tam wejść teraz. Totalnie. Może tędy jakoś. Mimo wszystko, nie? Chyba nie bardzo. Nie, no nie mam pojęcia absolutnie, co mam zrobić. Ja to spróbuję wyciąć oczywiście, bo czasem mi się zdarza, że jednak spojrzę na ten film, prawda, i wytnę co nudniejsze, ale... No tak, niewiele mi się rozjaśniło, szczerze mówiąc, korzystając z solucji. A tu jest ten, wejście dla łodzika. Okej, okay, super. Nice to know. Czy good to know, tak? Dobra, wszystko jasne. Mortares, ciekawe. Ciekawe, że jeszcze ma w ogóle imię, nie? Dobra, miałem go już dokończyć, a tutaj mi nagle bezimienny spadł. No nie, no znowu cholera jest. Gościu, co ci odwala? Czemu ty tak spadasz z tą tarczą? Ja pier... Przepraszam, słownictwo mi się włączyło znowu. Co to ma być do chuj? Te zagadki są po prostu dla mnie absolutnie nielogiczne. Trzeba się tyle nachodzić, namęczyć, żeby coś ogarnąć tutaj w tej grze. To jest po prostu masakra. Ja współczuję ludziom, którzy to przychodzi pierwszy raz bez solucji. I on na pewno tą grę porzucił absolutnie. Bym sobie ją darował. To nie...
jednym problemem tej gry nie jest to, że ona jest po prostu ciężko z walką. Jest również ciężka pod względem intelektualnym po prostu. Że coś tutaj ogarnąć trzeba pomyśleć, być spostrzegawczy, nie wiem kto. A gdzie jest ta? Przecież to była ta statuetka, nie? Jak mi się dobrze wydaje. Przecież to była... A nie, to nie było właśnie. Aha, okej, okay. I on tutaj ten, tą statuetkę dał. Znaczy, tfu, tutaj jest miejsce na statuetkę, żebyśmy mogli wyjść znowu. A myślę, że łodzik będzie łatwiejszy tutaj do użycia jednak. Szafir i mały rubin, spoko. Zobaczmy, jak tam stoimy w ogóle z telekinezą. Ile ma telekinez? 2, a przemian w łodzika? 3. To chyba wiadomo, od czego użyję, nie? Bo jest to po prostu łatwiejsze do zrobienia. Poza tym nie chciałbym się tego znowu wyciągać telekinezą. Ale ja nie wierzę, naprawdę aż tyle roboty przy tym było. Przy tamtej drugiej też będę musiał znowu zajrzeć do jej solucji. Ja teraz nie mam w ogóle podglądu na OBS-a, więc w ogóle nie wiem, jak ja wyglądam. Ale coś czuję, że po prostu czerwony na ryju od złości, jak nie wiem co. Dobra, F8. Nareszcie. Dobra, piersi króla, jedno. Piersi króla numer 2. Dziękuję. I tutaj mamy tarczę, tak? Czy coś tego typu? Kapłani nie powinni być problemem dla nas. Tak jak mówiłem, oni raczej za dużego damage'a nie zadają, nie? Znaczy, no dobra, we dwóch to już jest trochę inna sprawa, nie? Też, o, właśnie. To jest to, o czym mówiłem. We dwóch to już troszkę inna zabawa z tym, ale... No spokojnie, myślę, że jak ich zablokujemy w tych drzwiach, to będzie lepiej. Uff, ale naprawdę byłem tak wkurzony już na tą grę. Już mam jej serdecznie dosyć, absolutnie. Ja chcę skończyć i mieć wszystko w dupie. Z Rizenem pierwszym przynajmniej. Ja nie wiem, jak będzie w drugim, a jak w drugim będzie tak samo, to będzie jak po prostu masakra. Ja porzucę tę grę. Dla mnie to jest masochizm po prostu granie w to. To jest gorsze niż niektóre indyki, które musiałem przechodzić. Niektóre z tych indyków rzeczywiście były łatwiejsze niż to. Przynajmniej były bardziej logiczne. Mimo, że nie podpowiadały mi tak dużo. Znaczy, podpowiadały mi właśnie więcej niż to. I tak były przynajmniej przyjemniejsze w odbiorze, prawda? Dało się w to grać. Okej, okay, mogłem co prawda na kolce ściągnąć, ale czy to ma sens, tak szczerze? Nie chcę ich tak już wykorzystywać, w sensie tych kolców, prawda? Lepiej sobie zabić tak samemu. Mieć spokój. Fajnie, przyjemnie sobie zagrać, chociaż raz. Prawda, coś porobić. O, kamień teleportacyjny. Właśnie. Po co ja chcę lewitacji użyć, jak ja mogę kamieniem się wrócić po prostu tam i tyle. Okej, okay, tutaj co jest? Kamienna płyta. Jakaś manka. Jest i... hełm. Dobra, czy jest hełm? Czyli teraz trzeba iść do tej wschodniej krypty. No to nie ma problemu, mamy pełno teleportu, więc na luzie to zrobimy. W sumie mogę tymi teleportami też tak zadziałać. A, okej. Okay. Czyli nie mogę tego użyć bez hełmu, bez całej zbroi. Elementy... Aha, dobrze, pójdzie dopiero po wszystkim. Dobra, no to teraz tak, bierzemy znowu to. No i chyba do obozu bandy tu będzie najsensowniej. Będzie tam... Nie, dupa. Cofaj. Gdzie mam autozapis, cholera? Tutaj. Będę musiał użyć telekinezy. Albo nie, po prostu mogę użyć tamtego teleportu tam. Znowu głupio zrobiłem. Znaczy, nie wiem dokładnie, gdzie to mnie teleportuje, czy do środka, czy też na zewnątrz. Natomiast no trudno, jeszcze raz zagram z nimi. W sensie pobiję się z nimi. Przynajmniej już wiem, do którego kowala muszę iść. Ja już mam tej solucji samoodpalną, bo mam dosyć po prostu, naprawdę, wybaczcie mi, ale... To jest przesada czasem, nie? A ten jeszcze fireballami teraz rzuca. Super. Czyli dostanę zaraz pewnie za miliard HP. Właśnie o tym mówiłem. Dostanę za miliard HP z fireballa. Super. Dobrze idzie. 10-10. Patrzę tylko na godzinę, bo już mam dosyć. Miałem przez 3 godziny nagrać 8 odcinków. Przynajmniej tak. Tfu, co ja gadam? Przez 4 godziny miałem nagrać 8 odcinków, nie? Mam trzecią godzinę i nagrywam 4 odcinek. Trzecią godzinę, 4 odcinek. Połowę tego, co miałem w planach w ogóle. Okej, okay, jedynka. Mogę się uchować od tamtego. Natomiast tego bym chciał teraz załatwić. Troska. Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Zostaje za miliard HP od tamtego gościa teraz. Będzie tego chciałem ich na blisko ściągnąć, ale w sumie można to zrobić jeszcze. To jest ten sposób właśnie. To by się przydało, żebym się napił mikstury. Okej, okay. Teraz mogę się do niego po prostu zbliżyć. Dupa.
Raczujcie mi jeszcze moją własną głupotą, proszę was, czekajcie, ja sobie podgląd włączę. Mimo wszystko, będzie mi potrzebny. Ja nienawidzę już tej gry. Naprawdę, nienawidzę Rizena. Nie wiem, jak ludzie mogli w to grać. Ja rozumiem, fabuła, nowy Gothic, ale brak balansu w Gothicu trzecim nie nadrabia to, że w tej grze zrobili go zbyt słabego właśnie ten balans, że zrobili ten balans zbyt słabym. W sensie, zbyt hardkorowe jest to, po prostu co robię, co gramy tutaj. Znaczy ja już widzę moje sousy, tak? Ja już to mówiłem. Widzę moje sousy przy tym Rizenie, a wydaje mi się, że w sousy będzie mi się grało chociaż przyjemniej niż w Rizena, prawda? Bo będę świadom tego, że sousy to sousy, a Rizen to Rizen. Gdzie po prostu system walki jest do dupy, jak i połowa rzeczy. Bana. Dosyć. Ktoś tak napisze. Przeszedłem Rizena za pierwszym razem i nie zginąłem nawet. Mam dosyć tej gry. Muszę się cofać. O nie, i znowu to samo co zrobiłem. W sensie, że miałem wyciągniętą tarczę. Jak się ma wyciągniętą tarczę przed siebie, to picie mikstur łączy się z chodzeniem praktycznie ciągłym. Pieprzyć mikstury. Po prostu z nimi muszę wygrać. Kurwa! Dosyć! Ja pierdzielę, ta gra mnie dobija po prostu. Tak dawno nie przegnałem tyle co tutaj. Przy grze. Podkreślę. Nawet w CS-ie to ja praktycznie wcale nie przegnałem, jedynie na siebie najwyżej czasem. Ale czasem rzeczywiście mnie niektórzy ludzie irytowali, ale nawet na nich po prostu aż tak nie kląłem jak na tą grę. Jasnej cholery. Ja się nie dziwię, że to jest gra zapomniana, jak to jest... Absolutne gówno pod tym względem. Sorry, ale tej grze tak osobiście, personalnie nie wystaje więcej niż 5 na 10. Po prostu wkurza mi to. Ja rozumiem, stara gra, bla 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 bla. 2007, no mniejsza, jeden pies dla mnie. Czy ona będzie 2006, prawda? Co prawda tam w Gothic 3 raczej 2006, jak się nie mylę. Ale co mnie to do cholery obchodzi, powiedzcie mi. Nie? Zaraz mi się oberwie, jak nic. Zatem mogłem ich już na te kolce po prostu posłać, tyle. Ale ja chcę to zrobić po swojemu. A raczej ich zabić jednak. Okej, nareszcie. Chcę tylko zobaczyć, gdzie ten teleport teleportuje, bo to jest ważne dla mnie. Okej, dostałem magiczne leczenie, które mi będzie na potrzebne. Czekajcie, patrz tutaj, które to było. O, to jest to. Pod wulkanem, czy to jest ta? Dobra, trudno, zaryzykuję i zbiorę ten hełm. Jak nie, to coś z tym wymyślę jeszcze. Tak, 3x5 fragmentów tytana. Znaczy tego. Pancerza tytana. Okej, tędy mogę wyjść. Co o do chuja? Panie. Nie, dobra, w sumie jestem w lepszym miejscu niż byłem nawet. Bo tutaj mam bliżej do tamtego miejsca teraz, tylko te skorpiony trzeba pokonać. Dobrze, tamte ogry, Jezus Maria, jak miałbym z tymi ogrami walczyć jeszcze, to by mnie chyba coś trafiło. Tam są trzy pierdolone ogry. Ja myślę, że naprawdę już to jest wyśrubowany poziom trudności, potem zobaczyłem tamto. Ja sobie z ogrami do tej pory nie radzę chyba, tak dosyć bardzo. Czy ważne, że z czymkolwiek grać, to było dobrze. To jest jeszcze jeden skorpion, się go pozbędę i będę blisko. A to tutaj jest jednak wejście, a nie tam, gdzie byłem. Zobaczcie, jaki myk. Czyli można było jednak bez lewitacji wejść, he. Tylko, że czemu tam akurat drogar stał? Czy to jest ma być, czy to tak miało być, czy też nie? Nie wiem już tak do końca. Ja coś mnie boli teraz. Bij tego świersza, kurna gościu. Nie obchodzi mnie damage, naprawdę, mam to w dupie. Tam są te podtrzymujące filary.
które mnie niewiele obchodzą. I zaraz będę musiał jeszcze zrobić jedną rzecz, czyli zobaczyć sobie, jak tutaj trzeba wejść. Dokładnie. Tak, widzicie, mamy to przejście. O, ileż można. Ała, boli mnie, kurna. Strasznie. Nie wiem, dlaczego tutaj, w tym miejscu akurat, kurczę, gdzie żyły. A, niedobrze. This could be useful. Dobra, obsydian. Znaczy, nawet nie wiem, po co mi on, ale mniejsza. Dobra, idziemy tu. Ja sobie to zapiszę, zobaczę, czy tam w ogóle ta lewitacja coś da. Zapisz F8. Lewitację teraz. I gdzie mi tam ta lewitacja przeniesie rzeczywiście? To jest dobre pytanie, nie? Ej, do dupy. Halo, gościu, ej, nie odwalaj. Co to ma być? Ja tam nie mogę na lewitacji, nawet tam nie mogę wlecieć. To jest już chore. Znaczy, no tutaj spieprzyłem akurat, bo się tak troszkę daleko tutaj od tego miejsca zacząłem. Zacząłem się od tego miejsca daleko lewitować, tak. Jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało. Nie, chodzi o to, że strasznie daleko od tego miejsca zacząłem tutaj prowadzić tę lewitację. A jak ja mam tam dojść? Z popiołak. Jak ja mam tam do chuja wafla doskoczyć? Okej, co ja sobie mogę tutaj zapisać, ale pod... nie wszedł tego zapisz. Czyli na autozapisie sobie zapiszę, tak? Chcę napisać autozapis, ale szybkiego zapisu na razie nie mogę używać. Czekajcie, spróbuję jakoś tutaj przeskoczyć przez to, nie da się. Prawda? Na pewno się da, na pewno się da, na pewno się da. Tylko muszę wystarczająco dobrze spugować. Już! Daj, dam radę! Jaki chuj. Ja nie dam rady, jak widać. Ale to jest naprawdę stworzone pod maga. Jak ja mam tutaj wojownikiem zrobić coś, jak ja nie mam żadnych nawet czarów do tego? Chyba, że tędy mogę jakoś tam dojść, co? Byłoby spoko. Mimo wszystko. Ja mogę zobaczyć, gdzie tędy wyjdę. Ej, ja kojarzę to miejsce. Ja pierdykam, dobra. Już wiem, co zrobić. Wczytujemy. Szybki zapis, dobra. Już wiem, gdzie to jest. Tędy. Nie zauważyłem tego drugiego tunelu, jak mam być szczery, na dole. Nie wiem, czy to ja naprawdę jestem aż taki głupi, czy ta gra też jest taka... Nie wiem, do mnie to jest po prostu wszystko spierdolone, ostro. W tym kontekście, że ja nie wiem, może też... Nie no, kurczę, z drugiej strony na Steamie ciężko, żeby nie było najnowszej aktualizacji. Fakt, to jest to wyjście drugie i ja go nie zauważyłem, myślałem, że to jest ściana w ogóle. I tutaj będę mógł użyć tej lewitacji. A nie, w sumie to jest. Zobaczcie, to jest ten. Mogę to rozwalić, dobra. Tak głupio zrobiłem, że nie zapisałem sobie teraz Elus. Chyba sobie dam radę raczej. Znaczy na popiołach to jest easy, powiedzmy już teraz dla mnie. Tak w miarę. Można powiedzmy go przeżyć. Oho, ale dobra, tego już raczej nie przeżyję. I miksturki. Przemiana popiołaka, przemiana popiołaka. Jest tutaj. Nie, ile mnie on walnął, nie? Ja mam tych dwóch elitarnych wojowników, ale zobaczcie, ile oni mi robią, nie? To są się ich najmocniejszymi atakami, jakie mam. Bić i to jest gówno. Nie, autozapis. Tylko szybki zapis, tak. Okej, jeszcze raz. 5 minut mamy. Nie, no spróbuję w tym odcinku dokończyć te dwie świątynie. W następnym odcinku już pójdziemy, żeby to przekuć. Wiem już nawet do koło. Musimy to zrobić. Nawet jest bardzo zakończenie takie. O, zobacz, ktoś na Alan w aucie włączył. Nawet jest takie zakończenie, którego każdy chyba mógłby się spodziewać, nie? Szybki tutaj jakieś. To chyba tam będziemy mogli dojść normalnie do tego popiołaka, nie trzeba się tak męczyć. Ale to jest zapis. I could break this down. Chyba, że spróbuję tutaj wybić w drzwiach, co? Znaczy w tych drzwiach, w tym zwężeniu tutaj właśnie, które jest. No chodź. Gościu, chodźcie. Znaczy obaj chodźcie. Okej, cholera, ten nie wyszedł już. Dupa. To bym powiedział, że nawet bardzo, ale może damy radę. Jak się uprę, to dam radę. No i... Miejmy nadzieję, że przestanie się... Słaniać teraz przez to.
Ale on mnie chciał po prostu z góry walnąć. To mnie wkurza. Te ataki z góry są najgorsze po prostu u nich, bo oni mają już 9 przynajmniej poziom szkolenia bronią. No nie, no może nie 9, ale 7 przynajmniej chyba, nie? Przez to po prostu są cholernie mocni. 6 znowu. Ale nie mogę skoczyć, nie mogę skoczyć. Dziękuję. Chodź tu. O, ja sobie... A ja bym go walnął, jakby to weszło. Dobra, skupnij się, 6. Teraz nie szarpuj. Trzeba mu wybić obronę z głowy. Pięknie, udało się. Oj, coś mi jeszcze tutaj błysnęło. Boję się, że zaraz mi się jeszcze gra spieprzy, więc zaraz zrobimy szybkiego save'a. Bardzo ważne. I lecimy dalej. No jakby mi się gra spieprzyła, to nigdy nie wiadomo, co się stanie, nie? Ja już poprzedni odcinek w ogóle śmiesznie wyszedł, bo nagle przerwałem nagrywanie, kiedy chciałem zapisać. Tak, będę musiał sobie to zapamiętać, że muszę to potem zmontować. Znaczy, zaraz to zapiszę, tak, po tym odcinku na pewno. To jest masakra. Myślałem, że tam coś jeszcze siedzi. To jest jakaś mięta, nie, mana. Okej, okay, roślinka many. Niedawno wszystko sprzedałem, więc może się przydać. Oczywiście żarty żartami. Jasnych. Naprawdę tam jest jeszcze jakaś pułapka. Tak, jeszcze mi się włosy rozwają. Pięknie, super. Po prostu zajebiście mi się dzisiaj gra. Sama słodycz po prostu. W razie gdzieś musi być ten jeden, który musimy użyć, żeby tam to zrobić. Nie, tam jest dźwignia, okej, okay, czyli telekineza. Dużo mi już nie zostało niestety. To mnie wkurza strasznie, bo niestety potrzebuję, jeśli chciałbym używać nawet telekinezy, to potrzebowałbym przynajmniej tej pieczęci albo tworzenia zwojów, tak? A z tym no będzie krucho. Nie mam żadnej z tych umiejętności. Tak właśnie. To jest nieumarły, tak? Nieumarły stwór. Nieumarła bestia chciałbym powiedzieć. Jak widzicie, ona nie jest dla nas jakimś zagrożeniem, prawda? Jest raczej dosyć łatwa. I 300 jak z Poznania, wyobraźcie sobie, że za jeszcze luda jest tego, elita jest 320, nie? To jest tak niewielka różnica, okej, okay, szkielet wojownik, czyli easy. Mam nadzieję, że ten w końcu będzie miał to, czego potrzebuje. Co nie, no to jak inny z trochę głupio zużyłem już, ale mniejsza. Okej. Okay. Nie, on nadal nie ma... Gdzie jest do cholery ten drugi ten? Ten drugi po piersi jaszczura. Chyba, że tutaj jeszcze na bok muszę iść. Tak, to jest jeszcze coś. Nie. Tak, tam. Ale jak? Czekajcie. Potrzebuję poradnika teraz. Jak ja mam się tam dostać, co? To nie. To jest w ogóle nie to, czego szukam. Nie, tutaj właśnie. I do kolejnej jamy. Przebij się przez kamienną ścianę. Przed dalszym zjedzeniem telekinezy. Przejdź na strumieniem lawy. No, przejdź na strumieniem lawy. Byłoby fajnie. Nie, mamy tą lewitację, nie? Chyba tak. Byłoby spoko. Ale boję się, że chyba już nie. Nie używaj dźwigni, bo to jest ta dźwignia od pułapki. Ale gdzie ja tu mam mam lewitację, okej. Okej, no spokojnie, bardzo spokojnie. Jest, udało się. Mamy to. Piłek już tylko został tutaj. Ale też przemiana łodzika będzie potrzebna, niestety. Niestety, niestety, no jakby na to nie spojrzeć, nie? To są podstawowe zwoje, których naprawdę, gdybym ich nie zbierał, to ja miałbym teraz przejebane, bym tego nie mógł zrobić. Okej, czekajcie. Jedna rzecz, jedna. Tylko jedna, żebym nie zapomniał potem. To jest dźwignia od wewnątrz, dobrze myślałem, że to będzie od wewnątrz. Ale będę musiał naprawdę cheatować coś, jeżeli tak dalej pójdzie, bo ja tutaj po prostu nie mam zwojów, nie mam skąd ich wziąć. Nie mam nikogo, kto by mnie sprzedawał już teraz. Ja muszę jakoś z łodzika skorzystać. Gdzie tam jest wejście, od której strony niby? Tam widzicie jest ta. Czekajcie, dobra. 10. Aby dostać się skorzystać ze zwoju z przemiany łodzika, aby dostać się do pomieszczenia. Tylko gdzie jest wejście tutaj do pomieszczenia? Zakładam, że gdzieś tutaj. Tutaj będzie po prawej, nie? Bardzo ukryte pewnie. Kto by się spodziewał, czyż nie?
Wiecie co, ej panowie, ja mam taki pomysł. Żeby utrudnić groszom grę, weźmy jakoś ze swoimi te takie maleńkie przejście dla łodzików. Świetny pomysł, będą grali dłużej. Ej to. Czyli dupa trochę będzie jak mamy tutaj. Czy nie wiem, czy zasejwowałem, więc trochę będzie problem. Fuck. Dobra. Spokojnie. Mam się dziwić, że ludzie, że gracze mają nerwice i idą na wcześniejszą emeryturę. Takie rzeczy mi się przytrafiają, jak grałem w takie gry. Sorry, ja to absolutnie nie chcę obrażać tej gry, ale ona jest po prostu zjebana w dużym stopniu. Nie chodzi o to, że się nie postarali twórcy, tak? Bo postarali się, postarali na pewno. Chodzi raczej o fakt tego, że kurwa za słabo. No to nie swędzi. Co mam zrobić? Pięknie uderzony tym silnym atakiem. Jeszcze raz. Albo dwa razy. Max. Zaczę go trafić. Dobra, objąłem się jeszcze. Jeszcze raz. Okej. Okay. Spokojnie. Udało się. Widzicie, z takiego gościa dostaje 320, kiedy za popiołaka dostaje 300. Okej, okay, a co z tym? W tym sarkofagu? Mam nadzieję, że jakieś temy. Ciekawe. Proszę o lewitację czy coś. Chciałbym, bardzo. Potrzebna mi jest lewitacja, bo już nie mam żadnego swojej lewitacji. A może się jeszcze przydać, nigdy nie wiadomo. Telekineza. Nie no, dobre i to. Przynajmniej mam w końcu drugą. Chyba dobrze mówię, teraz mam drugą. Tak, to mam dwie telekinezy. Super. Absolutnie świetnie. Już będzie mi brakowało już tylko jednego fragmentu do zrobienia całej zbroi tutaj Ursegora, ale zobaczcie, ja na to odcinku poświęcam, na każdą jedną poświęcam pół godziny. Przecież ja to szczęśnę przy tej grze. Nie wiem jak ją robią speedrunnerzy, ale ja im współczuję bardzo. Znaczy na pewno idą w magię, tak? To nie pozostaje żadnych wątpliwości nawet. Po pierwsze tutaj we wschodniej, to jest to. To jest bardziej niż pewne, że muszą po prostu iść w stronę inkwizycji, bo no cholera jasna, inaczej tego nie zrobią. Nie jest łatwiony. Jasny gwint, nie. Uff, było blisko. Dwa jedynka. Trzeba się uciekać teraz troszkę. Okej, okay. Arcykapłan. Jasny gwint, ładnie przerobił. A nie jest taki specjalnie mocny, mam być szczery. Zresztą z drugiej strony to jest kapłan, tak? Więc... Tak, niestety, tak jak powiedziałem, ciosy z góry. Zabawa na 102. To jest arcykapłan, nie jest jakiś specjalnie mocny w walce wręcz, ale jednak potrafi przywalić, jak wiele, tak? No to są te... Oni mają niestety już ten 7 poziom miecza, że tak powiem. Więc no, jest to cięższe na pewno. Co się z tamtym stało w ogóle? A tu jest! Jest nigdy go nie założę nawet. Ja mam być szczery. Chodź tu gościu. Część tylko arcykapłan nie dołączył i to jest problem. Znaczy teraz to jest problem, że się dołączył chyba. Znaczy no z drugiej strony w ten sposób po prostu go bugujemy i on wali w ścianę tamtym. A ja sobie wyobrażam grę w Rizena jakby wszystko było idealnie zrobione. No masakra. To było nie do przejścia. Gra absolutnie hardkorowa. Dla mnie. Już na tym poziomie trudności, skoro już na tym poziomie trudności nie daje rady, to co dopiero by było jakbym na wyższych poziomach grał, prawda? No i tak celowo bugujemy gry, żeby nam było łatwiej w nie grać. A nawet z bugami, jak widać, tutaj masa śmierci jest z mojej strony. Dobra, niedobrze, szóstka. Wyciągaj miecz, gościu. Okej. Strona. Dobrze, że się broniłem przez dłuższą chwilę. A jeszcze raz to samo, tylko i będzie koniec. Uff, było blisko. O, dwa duże leczenia. Szkoda, że bardziej potrzebuję lewitacji na przykład. Nie no, idę już po tą tarczę, nie będę się przejmował teraz.
Oczywiście F8 przed samym, przed wszystkim. Gdyby się coś stało. A, no i tak, oczywiście się musiało zamknąć, nie? Dobra, czyli wracamy już praktycznie na bagna. Albo nie, do wulkanicznego, do wulkanicznej twierdzy, bo tam będzie ostatni fragment. Tak, wiecie co, ja teraz zaraz zobaczę jedną rzecz, pozwólcie, będę musiał sobie tutaj skorzystać jednak z tego. Chem tytanów już mam. Młot tytanów mam. Buty tytanów właśnie. Zachodnie wybrzeże. Okej, czyli zachodnie wybrzeże. Tak, jak dobrze rozumiem. Kolejny naszym celem jest. Okej, zobacz co tam będzie. Nie wiem gdzie dokładnie ona będzie stała, więc to jest problem. Okej, dobra, coś mi to mówi więcej. Cyrus, co masz? No on niestety widzi się, ma same te. Wkurza mnie to, bo kurczę, nie mogę z tego korzystać. Widzi się u niego już praktycznie wszystkie mikstury wykupione. Absolutnie chyba u wszystkich ludzi wykupowałem wszystkie mikstury, które mogłem. Okej, może ten jeszcze jakoś wspomoże. Byłoby naprawdę super. Don Esteban knows what has happened. What did he say? He can't help us. Yes, that sounds like him. No dobra, nic z tym nie zrobiłem. A to jest miecz, jeszczurzy. Okej, moi drodzy, czekajcie sekundkę. Włączę tylko OBS z powrotem, jeszcze raz. 38 minut, dobra, to jednak przesadziłem znowu z tym. Dobra, w takim razie. Moi drodzy, zapiszę tutaj grę. Zobaczę, co nas czeka na zachodnim wybrzeżu. Zachodniej jaskini, czy to może być to? Tak, to jest to. A chwilę, tutaj nie było butów. Gdzieś teleportowałem najwyraźniej. Tak, to jest absolutnie nie to. Przepraszam. Zachodnie wybrzeże. To są wschodnie. Wulkaniczne twierdze, północne. Wschodnie, zachodnie jaskinie. Ale to jest to. To nie to. Nie o to mi chodzi. Cholera, dobra. Moi drodzy, w takim razie ja się z wami tutaj pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek się mimo wszystko spodobał, mimo tego, że było po prostu mi masa błędów i musiałem korzystać z solucji. Okej, ja to postaram się wyciąć tam, bo mi wyszło 39 minut, czy tam 40, wy pewnie będziecie mieli 37,6, a i tak jest to powyżej normy, tak? Tak więc w kolejnym odcinku już zejdziemy do tej ostatniej świątyni, do której musimy zejść, do której musimy pójść. I na tym zakończymy praktycznie już prawie że serię, bo potem już nam zostanie tylko Inkwizytor do załatwienia. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zobaczycie kolejne odcinki. Do zobaczenia i na razie.